Niepełnosprawni w górę i pomarzenia. W chwyciarni w Arenie Gliwice odbyły się ogólnopolskie zawody wspinaczkowe osób z niepełną sprawnością. Był to także memoriał Ryśka Pilcha, czyli polskiego wspinacza, który również był osobą niepełnosprawną. Chorował na stwardnienie rozsiane. Rywalizacja wygląda tak, że startujemy w dwóch kategoriach. Wspinaczka na czas. Wówczas zawodnicy startują na dwóch równoległych drogach, w podziale kobiety i mężczyźni, oraz wspinanie klasyczne, tak zwane na trudność, gdzie droga z biegiem czasu będzie coraz trudniejsza. Jest to kategoria przeznaczona dla tych osób, które nie mają jeszcze doświadczenia ze ścianką wspinaczkową i chcą po raz pierwszy postawić kroki na ścianie. I choć mogłoby się wydawać, że wspinaczka jest sportem ekstremalnym i wymagającym dużych umiejętności, to dziś niepełnosprawni udowadniali, że potrafią pokonać wszelkie bariery. Przede wszystkim właśnie walcząc ze swoimi słabościami, pokonują swoje takie niepełnosprawności. Idąc do góry, myślę, że każdy z nich właśnie czuje się taki bardziej sprawny i właśnie może pokonać jakąś taką barierę dla siebie w głowie też. Organizatorem zawodów była Fundacja Różyczka, która zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami oraz wspieraniem ich w życiowych wyzwaniach. To jest jakby sport terapeutyczny i zakłady przyjeżdżają do nas z podopiecznymi właśnie na takie zawody, na wspinanie terapeutyczne, więc dla nich to jest jakby przełamanie pewnych barier, otworzenie się na przestrzeń, na wysokość, na swoje lęki, na jakieś fobie, więc to im bardzo pomaga w rozwoju. W zawodach wzięło udział około 130 osób i nie o wynik tu chodziło, ale udowodnienie sobie, że bariery da się przełamać.